Autoresponder jest jedną z kluczowych funkcji systemu Responso, a także jedną z najważniejszych, gdy prowadzisz sprzedaż na Allegro. Funkcja autorespondera służy do samoczynnego, automatycznego odpowiadania na zapytania przychodzące z różnych źródeł oraz na nowe dyskusje Allegro i wiadomości z Centrum Wiadomości Allegro. Allegro i inne portale sprzedażowe kładą bardzo duży nacisk na to, aby sprzedawca udzielił odpowiedzi w ciągu 24 godzin. Ponadto coraz mocniej podkreśla się, aby do jednego klienta wysyłać jak najmniej wiadomości i o jak najlepszej treści. Nasz autoresponder został stworzony z myślą o rozwiązaniu tych wszystkich trudności. Aby przejść do konfiguracji pierwszego autorespondera, po zalogowaniu do Responso kliknij Ustawienia, a następnie przejdź do automatycznych akcji. Ustawienie różnych działań do samoczynnego wykonania nosi nazwę Workflow. Funkcja automatyczna akcja ma jeszcze inne zastosowania niż autoresponder, natomiast w tym miejscu skupimy się wyłącznie na automatycznych odpowiedziach. W tym celu przejdziemy do Dodaj Workflow. Warto zacząć od nadania nazwy pierwszemu autoresponderowi. Aby nadać nazwę, należy wpisać ją w polu Nazwa. Pozwala ona określić, w jakim celu tworzysz daną automatyzację, a w przyszłości może ułatwić zarządzanie wieloma autoresponderami. Twój pierwszy autoresponder może dotyczyć, tak jak w tym przypadku, odpowiedzi na wiadomości otrzymywane z dyskusji Allegro oraz wiadomości z Centrum Wiadomości Allegro. Kolejnym punktem jest opis. W polu opis należy umieścić informacje o autoresponderze, które pozwolą Tobie lub innym agentom, czyli użytkownikom, przypomnieć sobie lub zrozumieć jego działanie. Pomogą też odróżnić autoresponder od innych rodzajów automatycznych akcji. Pora na dodanie warunków. W tej zakładce będziesz ustawiać warunki. Warunki określają, w jakich okolicznościach zostanie wysłana automatyczna wiadomość. W pierwszej liście rozwijanej wyświetla się domyślnie źródło. Należy kliknąć w tę opcję, aby ją zmienić. Na liście wyszukujemy warunku akcja, a następnie klikamy w pole znajdujące się bezpośrednio obok akcji. Pojawią się tutaj trzy wartości. Wybieramy te dwie pierwsze, czyli pierwsza wiadomość od klienta, a także każda nowa wiadomość od klienta. Autoresponder otrzymał informację, że ma odpowiadać na każdą nową wiadomość od klienta oraz każdą pierwszą wiadomość od klienta. W przypadku wybrania tylko pierwszej wartości, czyli tylko pierwsza wiadomość od klienta, autoresponder reagowałby tylko i wyłącznie na pierwszą wiadomość od danego nadawcy. Klikamy ponownie Dodaj warunek pod już utworzonym warunkiem. Na tej liście wyświetla się domyślna wartość źródło i ją pozostawiamy. Oznacza to, że będziemy teraz określać źródło, z jakiego mają pochodzić wiadomości przychodzące. W drugim oknie domyślna wartość, która się wyświetla, to jest. Również pozostawiamy ją bez zmian. Tym samym wskazujemy, że źródło ma zawierać określone wartości i tutaj można ustawić autoresponder, który zadziała wtedy, gdy źródło będzie dowolne, ale inne niż wykluczone wartości. Wówczas wybierzesz wartość nie jest. Natomiast w tym momencie klikniemy sobie w ostatnie pole i wybierzemy z listy dyskusję Allegro oraz Centrum Wiadomości Allegro. Warto pamiętać o tym, że każdy autoresponder w Responso jest odporny na zewnętrzne autorespondery, rozpoznaje automatyczne wiadomości wysyłane przez klientów i ignoruje je. Dzięki temu unikamy sytuacji rozmowy autoresponderów, która przez weekend mogłaby wysłać i odebrać od klienta tysiące wiadomości. Kolejnym i już ostatnim krokiem jest zakładka Akcje, gdzie musimy ustawić akcję, która będzie działa się na określone przez nas wcześniej warunki. W tym miejscu wybieramy sobie akcję. Ja już wcześniej przygotowałam tutaj wiadomość, aby zobrazować, jak to w praktyce wygląda, więc generalnie wyświetli nam się lista i tą taką domyślną wartością, która się pojawi, będzie wyślij wiadomość. Tego nie zmieniamy, zostawiamy tak, jak jest, a następnie wpisujemy treść wiadomości, która będzie wysyłana do klienta. Warto pamiętać o tym, że tworzymy treść, która ma wyjaśnić, że osoba fizyczna odpowie na wiadomość w ciągu 24 godzin i warto zwrócić uwagę na to, że swoją wiadomość można dodatkowo sformatować, czyli zmienić wygląd tekstu, wstawić dodatkowe elementy, dołączyć obrazy czy linki. Następnie tak przygotowany autoresponder możemy oczywiście zapisać. Warto jeszcze pamiętać o tym, aby w pierwszym kroku pod tytułem Nazwa kliknąć w checkboxie Włącz
I potem, gdy będziemy zapisywać taki autoresponder, to będziemy mieć pewność, że zostanie on aktywowany i automatyczne wiadomości do klientów zaczną być wysyłane od tego momentu. Warto pamiętać o tym, że bezpośrednio w tym panelu możemy też zawsze zaktualizować nasz autoresponder, a także go usunąć bądź po prostu wyłączyć. Kolejnym przykładem autorespondera, jaki chciałabym pokazać, jest autoresponder weekendowy. W tym przypadku nie musimy zmieniać warunków, które były ustawione wcześniej, ponieważ akcją będzie pierwsza wiadomość od klienta oraz każda nowa wiadomość od klienta. Źródło to będzie również dyskusja Allegro i centrum wiadomości Allegro, natomiast warunkiem, który należy dodać, jest dzień tygodnia, więc na liście wyszukujemy dzień tygodnia, a następnie w oknie obok musimy wybrać dni tygodnia, w jakich autoresponder będzie wysyłany. W tym przypadku będzie to sobota i niedziela i taki autoresponder weekendowy możemy uruchomić. I trzecim bardzo przydatnym rodzajem autorespondera jest autoresponder po godzinach pracy, w dni robocze. Tutaj zostawiamy akcję pierwsza wiadomość od klienta i każda nowa wiadomość od klienta. Źródło również jest identyczne jak w poprzednich autoresponderach, natomiast dni tygodnia zmieniamy na poniedziałek, wtorek, środę, czwartek oraz piątek, czyli na dni robocze. A także dodatkowym warunkiem, który musimy dodać w takim autoresponderze, jest godzina. W tym miejscu również wybieramy, czy to ma być dany zakres czasowy, czy ma nie być to dany zakres czasowy. W tym przypadku zaznaczyłam, że nie mają to być godziny od 8 do 16, co oznacza, że taki autoresponder będzie wysyłany do klienta od godziny 16 do godziny 8 rano dnia następnego. Tak jak wspominałam wcześniej, w systemie Responso poza automatycznymi odpowiedziami można tworzyć tak naprawdę wiele rodzajów automatycznych akcji. Jedną z takich ciekawszych i bardziej przydatnych, którą chciałabym pokazać, jest bardziej złożona automatyczna akcja, która dzięki określonym warunkom przypisze określony tag automatycznie do wiadomości. I jeżeli chodzi o tą automatyczną akcję, to skupimy się tutaj na akcji z frazą zwrot. Jeśli chodzi o warunki, które wybrałam w tym miejscu, to są one standardowe, tak jak przy wcześniej pokazywanych autoresponderach, czyli źródłem będą dyskusje Allegro i centrum wiadomości Allegro, zaś akcją pierwsza wiadomość od klienta i każda nowa wiadomość od klienta. Natomiast jeśli chodzi o warunki, to tutaj warto zwrócić uwagę na to, że w systemie Responso jest możliwość wybierania warunku oraz, a także lub. To się właśnie przydaje przy automatycznych akcjach takiego przekroju, jaki ja teraz pokazuję, bo tutaj chciałabym zobrazować sytuację, która myślę dość często się powtarza, czyli klient, który zgłasza zwrot, wysyła wiadomość z określonym tematem, który zawiera frazę zwrot, lub jego wiadomość bezpośrednio w swojej treści zawiera właśnie tę określoną frazę. I dzięki warunkowi lub tak naprawdę te dwa warunki nie muszą być spełnione i nie trzeba ustawiać osobnych automatycznych akcji, można to zrobić w jednym miejscu. Czyli niezależnie od tego, czy temat wiadomości będzie zawierał, czy nowa wiadomość w swojej treści będzie zawierała taką frazę, to zostanie przypisany określony tag, co pokażę w następnym kroku. I teraz w trzecim kroku w zakładce akcje wybieramy dodaj akcję, a następnie z listy wybieramy przypisz tag. Tutaj wybieramy tag, który jest już wcześniej utworzony przeze mnie na liście, czyli zwrot, i będzie to oznaczało, że taki właśnie tag będzie przypisywany do każdej wiadomości, która spełni warunki zaznaczone krok wcześniej. Dodatkowo to, jakie akcje można wykonać z poziomu systemu Responso, to m.in. przypisanie określonego agenta czy ustawienie statusu. Jest to niezwykle przydatne, chociażby możliwość przypisania konkretnego agenta, ponieważ jeżeli konkretny pracownik zajmuje się rozpatrywaniem zwrotów w naszej organizacji, to wtedy bezpośrednio do niego możemy takie zgłoszenia kierować. Oczywiście takie akcje można tworzyć na różne frazy, więc tak naprawdę możliwości i przekroju tych automatyzacji jest bardzo dużo. Skupiłam się na tych najbardziej przydatnych i praktycznych. Natomiast, jak widać, opcji jest znacznie więcej, także w zależności od potrzeb można te akcje ustawiać dowolnie.